fragment z Ewangelii świętego Jana. Wielu Żydów przybyło do Marty i Marii, aby je pocieszyć po utracie brata. Jezus powiedział do Marty: ja jestem zmartwychwstaniem i życiem. Kto we mnie wierzy, to choćby umarł, żyć będzie. Każdy, kto żyje i wierzy we mnie, nie umrze na wieki. Wierzysz w to? Odpowiedziała mu: tak, Panie, ja wciąż wierzę, żeś Ty jest Mesjasz, Syn Boży, który miał przyjść na świat. Wspomnienie rodzeństwa Marii, Marty i Łazarza, przyjaciół Jezusa, prowadzi nas do zaufania Panu i zgody na Jego plan. A Pan może nas zaskoczyć swoim działaniem. To, co dzieje się w Betanii, pokazuje nam serce Pana, który kocha, który też ożywia w nas wiarę i zaufanie do siebie. Jezus przyjaźnił się z tym rodzeństwem. Więc kiedy Łazarz zachorował, siostry szybko zawiadomiły Jezusa. Było dość czasu, aby przyszedł do chorego i go uzdrowił. A on przyszedł do sióstr, kiedy Łazarz był już od 4 dni w grobie. Marta i Maria powinny były się obrazić na Jezusa. Przecież on mógł uzdrowić ich brata, mógł przyjść wcześniej. Tylu ludzi uzdrowił, to dlaczego nie przyszedł uzdrowić przyjaciela? Jednak Marta rozmawia z Jezusem jako osoba naprawdę wierząca, w postawie absolutnego zawierzenia, żadnych pretensji, całkowite oddanie, zawierzenie. Marta nie czeka na to, że Jezus wskrzesi jej brata. Wierzy, że brat jej zmartwychwstanie w dniu ostatecznym. Kiedy odsuwają kamień od grobu brata, Marta praktycznie ostrzega Jezusa, że to już 4 dni po pogrzebie i ciało się już rozkłada. Marta wierzy Jezusowi bez zastrzeżeń, że to, co On zrobi, będzie najlepsze. Maryjo, pomagaj nam rozpalać nasze serca głębokim zawierzeniem naszemu boskiemu przyjacielowi. Niech nasz różaniec będzie zgodą na wszystko, co Pan z nami uczyni. Mówmy modlitwę. Mówmy, że wszystko przyjmujemy, że wszystko przyjmiemy, co On, Pan, zaplanuje z nami. Bądźmy jak Marta, Maria, jak Łazarz, którzy są blisko Jezusa i ufają Jemu do końca. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święcie imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.